Cześć wszystkim, ja jestem Zuza. Ja jestem Tola. I witamy Was na kanale Zaksiążkowane. Przychodzimy dzisiaj do Was z Bookhaulem. I teraz możecie się zastanawiać, bo Bookhaul dość stosunkowo niedawno był i to taki dosyć spory, ale sami rozumiecie, coś się wydarzyło przez ten ostatni miesiąc, no i mamy znowu kilka książek Wam do pokazania, no więc jest ich myślę około 20, więc myślę, że bez zbędnego przedłużania zaczynajmy. I zacznę tutaj od książki, którą muszę iść zanieść naszemu tacie, bo bardzo chcę ją już zacząć czytać. I jest to Mroczna materia Blake'a Croucha, czyli moja marcowa ogromna, ogromna miłość. To jest science fiction oparte raczej na fizyce niż na kosmosie. Opowiada o mężczyźnie, który budzi się pewnego dnia i nagle okazuje się, że wszystko, co do tej pory wiedział o swoim życiu, jest nieprawdą. I generalnie Jezu, jest świetna, ja ją przeczytałam w jeden dzień, nawet nie. Też nie jest gruba, umówmy się, ale jeżeli macie okazję ją dorwać, może co prawda wydanie nie jest za ładne i nie wygląda to najpiękniej, ale słuchajcie, treść. I kolejną książką, którą tutaj mam, którą dorwałam za całe 9,90 jest Wichrowe wzgórza Emily Bronte, czyli wiadomo klasyk z wiktoriańskiej Anglii, tak jest pod obwolutą, jest przepięknie wydana. Była z outletu, więc podobno ją jest trochę uszkodzona, ale ja poza jednym zadrapaniem na przedniej okładce nie widzę w ogóle żadnych, tutaj ma tylko taki ciemniejszy moment. Ale generalnie jest w świetnym stanie, za 9 zł, no kto by nie wziął, więc myślę, że będę tu niedługo czytać, bo ja akurat klasyków z wiktoriańskiej Anglii z tych czasów raczej nie czytuję. No i co, to teraz ty coś powiesz? Pewnie. Ja jedną z tych książek czytałam w tym miesiącu i bardzo mi się podobała. Mamy tutaj Naondel i Maresi, właśnie Maresi pierwszą część czytałam. I ona opowiada o czerwonym klasztorze, czyli takiej wyspie, na której mogą przybywać tylko kobiety. I one po prostu żyją z tego, co robią na tej wyspie, na przykład. Są dość samowystarczalne. Tak, tak, bardzo samowystarczalne. I mężczyźni dosłownie nie mogą wchodzić na ich wyspę. Także, no to jest gruba książka. W sensie chodzi mi po prostu o fabułę, bo chudziutka tak naprawdę. Bardzo fajna. No i mamy właśnie Maresi i kupiłam od razu w tym samym zamówieniu na Ondel, mając nadzieję, że nam się tak spodoba. Rzeczywiście ja w Maresi też się zakochałam, o czym możecie słuchać w podsumowaniu lutego. No i w tym miesiącu na pewno obie się zabierzemy za Naondel, przynajmniej taki jest plan. I dalej ja tutaj mam książkę, która jest wspaniała i jest to Czarny pryzmat Brenta Wicksa, czyli fantastyka raczej taka dorosła, chociaż też ciężko mi powiedzieć, bo nie czytałam. I opowiada, to jest chyba jakaś taka historia na zasadzie, że jeżeli potrafisz pobierać jakieś kolory, to możesz magią się posługiwać. Nie wiem, jak przeczytam, to Wam powiem. Jest generalnie dość, powiedziałabym, pokaźna, ale już się jej nie mogę doczekać, więc jeżeli któryś z Was czytał tą książkę, dajcie mi znać w komentarzu, czy warto. I kiedy szłam ją odebrać ze świata książki, była promocja i kupiłam Kirkę za całe 18 zł, już przy kasie. Nie miałam tego w planach, ale Tola zgodzi się chyba, że okładka jest piękna. Tak. I nic o niej nie wiem, no to jest pewnie na podstawie mitologii greckiej, tylko tyle tak mogę się domyślać. Kirka była tą bardzo zawrotną czarodziejką, gdyby ktoś tam nie wiedział. Tylko ona zmieniła chyba ludzi w świnie? I tak, zmieniała ludzi w świnie, brawo. Dzięki. To, no właśnie, to pewnie jest jej historia i zbiera dużo negatywnych opinii, więc trochę się boję, ale z drugiej strony może będzie całkiem w porządku. Ja pierwszą część tej książki już czytałam w tym miesiącu. Nie, w zeszłym. W zeszłym miesiącu, przepraszam. A tutaj mamy Złego Króla i bardzo mi się Okrutny Książę spodobał, więc no druga część była konieczna. Więc mam nadzieję po prostu, że sprosta moim oczekiwaniom wobec... A wiesz, że większość osób mówi, że druga jest o wiele lepsza niż pierwsza? Oj, to będzie grubo. Mi natomiast się tak nie spodobał Okrutny Książę, o czym też możecie słuchać w podsumowaniu zeszłego miesiąca, ale też przeczytam z chęcią część drugą, żeby Anusz się zdziwię, tak? Dalej mam tutaj Latarnika Camille Lackberg, czyli chyba 8. albo 9. część tej sagi o tym małym szwedzkim miasteczku Fjällbacka. To jest kryminał i to jest cała seria ogromna, długaśna kryminałów szwedzkich. Ja czytałam pierwsze 5 i całkiem mi się podobało, chociaż były lepsze i gorsze momenty. Natomiast, no wiecie,
lepiej mieć niż nie mieć. I kupiłam też Czas pogardy Sapkowskiego, czyli czwarty tom Wiedźmina. I bardzo bym chciała już go przeczytać, ale wiem, że jak go przeczytam, to od razu go pochłonę, a chcę sobie dawkować, no bo jeżeli go szybko przeczytam, od razu będę chciała piątą część, więc powolutku, spokojniutko. Także to jest to. I mam też Marzyciela i idzie do mnie drugi tom, czyli Muza Koszmarów. Marzyciel mi się nie podobał. To znaczy inaczej, bardzo mnie rozczarował, bo wszyscy mówili, że to jest coś wspaniałego. Okładkę ma piękną, język też ma piękny, ale niestety fabuła trochę jest kiepska. No generalnie jest insta love, po prostu zakochują się w sobie w przeciągu 30 sekund. Ale Muzę Koszmarów zamówiłam, bo była za 11 zł, więc żal było nie wziąć, szczególnie, że może będzie lepsza niż ta. Aha, powiedziałam, to też jest fantastyka młodzieżowa i w sumie tyle. Dobra, tu mamy kolejną książkę, którą już zdążyłam przeczytać. Bardzo mi się podobała, chociaż Zuzi trochę mniej. Mamy tutaj Ocean na końcu drogi Neila Gaimana. Ja ogólnie trochę książek Gaimana w tym miesiącu przeczytałam. Ocean na końcu drogi był naprawdę fajny. Mi się podobał, chociaż Zuzi nie, dlatego że był nielogiczny w pewnych momentach. Przedstawione nam zostały jakby takie moce, które nie miały granic. Tak. I to nie bardzo przeszkadzało. I ja rozumiem, że Zuzi to przeszkadzało, bo też nie było wytłumaczeń, jak one to robią. A jeżeli były to takie, ona zrobiła to i to. I tyle. To tak, takie były te wytłumaczenia. I tak naprawdę taka drobnostka, nie poznajemy imienia głównego bohatera. To jest taki trochę surrealizm, abstrakcja magiczna i ja niestety nie lubię takich rzeczy, bo dla mnie, żeby miało to sens i żeby coś rzeczywiście na przykład było straszne, albo żeby mnie wzruszyło, albo w ogóle jakieś emocje we mnie wzbudziło, to ja muszę mieć pewne ramy, rozumiesz? No, ogarniam, okej. Które są po prostu określone, żebym ja mogła się wczuć w historię. A tu może się wydarzyć wszystko w tym świecie. To nawet nie jest świat wykreowany, to po prostu jest jakiś... To jest to nie... nasz świat, ale z taką z magicznymi ludźmi. Mi się to nie podobało, niestety. Ja to pochłonęłam w jeden wieczór. Mam tutaj coś, o czym bardzo dużo słyszałam na zagranicznym booktubie, czyli pojedynek Marii Rutkowski... Rutkowski? Nie wiem. Czyli seria Niezwyciężona. I to jest podobno jakiś taki romans w świecie fantastycznym. Nie wiem nic więcej, ale... Co cię zmusiło do kupienia tego? To, że było to za 8 zł, okay. A na zagranicznym booktubie naprawdę dużo osób mówi, że nawet jeżeli ktoś nie lubi romansów, to to będzie wyjątek. A że ja nie lubię romansów, o czym... To będzie wyjątek. Tak, może. I mam kolejną książkę, którą kupiłam w Biedronce za 10 zł i jest to Wieża Daniela O'Malley. Czyli też to jest jakaś fantastyka, o której znowuż nic nie wiem, ale słuchajcie. Jest naprawdę solidnie wydana, z papierowego księżyca, była za 10 zł, a uznałam, że ostatnio czytamy bardzo dużo książek, które są bardzo popularne. I chciałabym też czasami po prostu zrobić coś innego i przeczytać coś, co może nie jest aż tak głośne i duże, więc kupiłam. A co do rzeczy bardzo popularnych, mamy tutaj Wojnę Makową. Aha. Jest tu moja zakładka, bo jestem tutaj, w tym momencie. I co? I ja ją czytam. To generalnie wydawało mi się, jak ją zaczęłam, że to będzie fantastyka młodzieżowa. Po połowie już Wam mogę powiedzieć, że nie. Nie dałabym tego Toli. Dlatego, że dużo jest tu bardzo o historii tego wymyślonego kraju. Bardzo jest rozbudowana, właśnie rozbudowany świat i ta kreacja tego świata. Jest bardzo dużo polityki, strategii. Ale książka jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. Bardzo mi się podoba. Myślę, że 4,5 gwiazdki dam jej na pewno, chociaż to różnie bywa przy końcówce. Bardzo się cieszę, że ją kupiłam i na razie ją Wam bardzo polecam. I teraz muszę Wam opowiedzieć krótko historię, anegdotę. Ja przez całe swoje życie nie przeczytałam ani jednej książki gatunku science fiction, bo nigdy mnie to nie kręciło i Tola to może potwierdzić. Natomiast od miesiąca mam tak horrendalną i niewytłumaczoną ochotę na science fiction, że jeżeli macie jakieś propozycje dobrych książek science fiction, koniecznie piszcie na dole, bo ja się zupełnie nie znam. I przez to, że nigdy nie czytałam tych książek, nie mam żadnych na półce. Więc co zrobiła Zuzanna? Kupiła dwie i jest to Śpiący giganci i Przebudzeni bogowie. Jeżeli słyszycie naszego kota, to on gdzieś miauczy, ale nawet nie wiemy z jakiego powodu, więc nie możemy mu pomóc.
I tu są Śpiący giganci i Przebudzeni bogowie. To jest science fiction o jakichś robotach, gigantach. Dużo też więcej nie wiem, natomiast słyszałam o tym też trochę na zagranicznym BookTubie, więc uznałam, że kupię, szczególnie, że te obie książki w pakiecie dorwałam za 20 zł, więc no... Żal było nie wziąć, także mam nadzieję, że będą dobre. Mam tu też coś, o czym opowiadałam Wam w podsumowaniu lutego i jest to 9 nieznajomych Ryan Moriarty. Kryminał kiepski moim zdaniem, to znaczy sam kryminał dobry, końcówka była słaba, więc generalnie cały kryminał też był kiepski, no bo przecież w kryminałach chodzi... O końcówkę, o wyjaśnienie. Chodzi o końcówkę. Jeżeli ona jest kiepska, to na nic się zdała cała intryga, więc... I dalej mamy tutaj książkę, która jest reportażem górskim Krzysztofa Wielickiego, Piekło mnie nie chciało. Jak wiecie lub nie wiecie, u nas w domu tata i ja, chociaż w mniejszym stopniu niż nasz tata, bardzo lubi literaturę górską, jak i same góry, więc akurat to dostał on na urodziny, ale pokazuję Wam też, dlatego że ja też ją będę na pewno czytać. Jest to z tej kolekcji właśnie, z tej serii o różnych alpinistach, właściwie wspinaczach, nie wiem jak ich nazwać. Na pewno jeżeli jesteście zainteresowani taką literaturą, to i tak wiecie, że te książki istnieją. Jeżeli nie, to nie wiem, czy to jest najlepszy sposób, żeby zacząć się literaturą górską interesować. Jeżeli będziecie kiedyś ciekawi, może nagramy właśnie z naszym tatą jakiś film na temat literatury górskiej i wyłącznie, żeby może nam coś podpowiedział, od czego zacząć i jakie książki są fajne z tego gatunku. Tu mamy bardzo mało popularną książkę Jakuba Małeckiego, Błędy. Tata kupi to w antykwariacie i naprawdę żadna z nas nie ma bladego pojęcia, co to za książka. Znaczy ja wiem, że to jest horror. O czym opowiada? No, tak to jest dokładnie. Jakiś właśnie groteska i brutalny horror. A to musi być jakieś takie bardzo stare. Bardzo stare. Bardzo. No także zdobył to właśnie w antykwariacie za jakieś grosze, więc kupił, no bo Jakub Małecki to Jakub Małecki. I a propos Małeckiego, kupiłam też Ślady, czyli ostatnią książkę Małeckiego, której nie miałam. Chyba nie mam jeszcze Historii podniebnych, ale mam już kolejną i to jest zbiór opowiadań. No i nic więcej o tej książce nie wiem, więc ja Małeckiego bardzo lubię, więc no myślę, że się nie zawiodę. I dalej mam książkę, którą kupiłam jeszcze w Londynie, o której Wam nie mówiłam. I zdobyłam ją za 2 funty i jest to All the Light We Cannot See, po polsku Światło, którego nie widać. I jest to wojenna opowieść o czym? O dziewczynce, która jest ślepa i o chłopaku, który jest żołnierzem. Nic więcej też nie wiem, ale no, była bardzo tania, a ja ją bardzo chciałam przeczytać. Nie do końca chciałam ją czytać po angielsku, ale skoro mam ją w oryginale, chyba to jest oryginał, to bardzo mnie interesuje, dlatego że ona jest napisana przez mężczyznę, no, który jest mężczyzną, a pisze z perspektywy dziewczynki, która nie dość, że jest dziewczynką, to jeszcze jest ślepa. Więc ciężko będzie na pewno, znaczy ciężko było autorowi na pewno wczuć się w osobę, która właśnie nie widzi, więc jestem strasznie ciekawa, jak mu to wyszło. I następna książka to Berdo Anny Cieślar, czyli debiut polskiej autorki, który już czytał nasz tata. I on mówi, że jest świetna ta książka, więc myślę, że też będę ją czytać. Natomiast nie wiem absolutnie, o czym jest. Jest o polowaniu, chyba o myśliwych. Sam mógłby przyjść i nam powiedzieć, ale wstydzi się chyba chłopak, więc może kiedy indziej. Natomiast no, mamy tą książkę, tata przeczytał, u mnie jest w planach. I dalej mam, słuchajcie, 3 książki, w które też jeszcze pół roku temu nie sądziłam, że się zainteresuje. Natomiast teraz zadziwiająco mnie takie rzeczy ciekawią. I mam tutaj 2 książki Hawkinga, czyli Krótkie odpowiedzi na wielkie pytania i Krótką historię czasu. Opowiedz też im, jakim cudem je masz. I właśnie zatrzymujemy się tutaj na moment, ponieważ te książki pożyczył nam dziadek nasz wspaniały, którego bardzo, bardzo pozdrawiamy i bardzo kochamy. Oczywiście dziadka i babcie. Dziadka i babcie. Oczywiście te książki nazywają się Wróć do mnie, czyli musimy mu oddać te książki. No ale na razie sobie u nas leżą, więc pokazujemy, że mamy. I właśnie są tu 2 Hawkingi, którego jednego już czytałam, te krótkie odpowiedzi. Są świetne, bardzo mi się podobały, bardzo przystępne są... Przystępnie są napisane, więc ja bardzo polecam, pewnie będę też 2 czytała w tym miesiącu i wzięłyśmy jeszcze od niego i to już Toli zasługa, bo tak. Tola... Ja tutaj
stwierdziłam, że ja biorę na swój koszt, tak. Ale to Zuzia będzie czytać, także to jest wyłącznie moja zasługa. Dzięki Toli pożyczył nam też Homo Deus, czyli krótka historia jutra. I to jest też po prostu zbiór esejów, z tego co ja się domyślam, na temat właśnie jak będzie wyglądać świat jutro i wiadomo, metaforyczne jutro. Bardzo jestem ciekawa, szczególnie, że no mówię, ostatnio mnie te tematy strasznie kręcą. Także mam. I ostatnia książka to jest perełka w tym całym book haulu. Jest bardzo ciężko dostępna, w sensie ja jej nigdzie nie mogłam zdobyć. Aż w końcu znalazłam ją jedną ostatnią sztukę, którą dorwałam po prostu zębami. Jest to strasznie głośno, niesamowicie blisko Jonathana Fowlera. Czyli książka, na której podstawie jest też nagrany film, opowiada o 9-letnim chłopcu, który idzie na stawia sobie pewną misję, którą chce wykonać i podróżuje po całym swoim mieście, pukając do obcych ludzi, do domów i próbując poskładać pewne elementy układanki. Jest to przepiękny film i mam nadzieję, że historia też mnie zauroczy. Myślę, że ona też jest taka, że ty byś mogła ją przeczytać, ale to ci powiem, jak ja ją skończę. Jestem strasznie z niej szczęśliwa. To jest po prostu najlepsza rzecz na mojej biblioteczce i jeżeli nie oglądaliście filmu, ja film bardzo polecam. To teraz jeszcze szybko wam powiemy, co czytamy. I ja, jak wiecie, czytam Wojnę Makową. Jeszcze raz wam mogę ją zaprezentować. Jestem, no, prawie w połowie. Bardzo mi się podoba, o czym też już wam mówiłam. Atola? Ja czytam Króla Kruków, bo Zucha ostatnio bardzo, bardzo jej się podoba, kiedy wybieram jej książki, które czytam. Tak. To jest jej nowe hobby, takie mam wrażenie. Także czytam Króla Kruków. Na razie jakiegoś wow nie ma. Jest taka strasznie przeciętna. Ale może ci się jeszcze bardziej spodobać. Daję jej szansę. Dobra. No i co? Trochę tych książek było, nie tak dużo jak ostatnio, no ale nie można mieć... Nie porównujmy. Nie można mieć, urodzin. Właśnie. Tak, dobrze. No i co? To wszystko, co dzisiaj dla was mamy. My się żegnamy. Cześć! Słuchajcie, falstart, a właściwie błąd. Nie powiedziałam wam o jeszcze jednej książce, czyli o Red Risingu. Prawie cię uderzyłam. To jest drugi dzień z rzędu. Piersa Browna, czyli takie Igrzyska Śmierci w kosmosie, które właśnie skończyłam. Czytałam je w oryginale. Oryginału nie polecam, dlatego że ma bardzo trudny język i bardzo dużo takich specjalistycznych słów i jakby wymyślonych nazw, dlatego dosyć ciężko się podąża. Natomiast sama historia była całkiem spoko. Na pewno będę czytać drugą część. I teraz możemy się pożegnać. Cześć! Cześć.